Hej kochani, to znowu ja. Tutaj jest jedna z sytuacji, kiedy to rodzina nam się źle uwiązała, czyli kłąb postanowił zrobić po swojemu, wybudować sobie dziką zabudowę i uwiązać się z boku. Co robimy w takiej sytuacji? Przy tej temperaturze, która dzisiaj jest, kompletnie nic. Izolator jest, kochani, ładnie obsiadany przez pszczoły, więc tutaj się nie martwimy, matka nie jest zostawiona, ale jak tylko zrobi się cieplej, no to oczywiście odwiedzę tą rodzinkę, zrzucę te pszczoły z tego takiego języczka dzikiej zabudowy na ziemię, odetnę tą dziką zabudowę i włożę tutaj zatworomatę. Dlaczego? Ze względu na to, że jeżeli wybudowały mi raz taki języczek, z doświadczenia wiem, że lubią się przesuwać i budować takie języczki nadal. Nie wiem, czemu w zimie to robią, ale po prostu lubią tak robić. Czekajcie, muszę przymknąć ul w tym momencie, żeby już tam nie denerwować ich. Sprawdzam właśnie ułożenie kłębu. Część tych pszczółek, jak podnosiłam, mogło spaść na dennicę. Będziecie słyszeć, że takie pojedyncze uderzają. I jest na tyle ciepło, że wejdą sobie do góry. Tutaj nie mamy minusowych temperatur, ale aczkolwiek mamy zimno. To jest tylko takie szybkie sprawdzenie ułożenia kłębów na izolatorze. Wiem, niektórzy zwolennicy i przeciwnicy są wiecie czego. Nie chcę otwierać wam drugi raz filmu, żeby tego ula, żeby wam nagrać języczek, jak to wygląda i co trzeba zrobić. Więc zgubiłam wątek, przejdę dalej. To nie mówi się teorii, tylko praktyk. No, więc kochani, oczywiście są różni przeciwnicy i zwolennicy tej praktyki, jeżeli chodzi o izolację. Ja tutaj nadal uważam, że w moim terenie izolacja się bardzo dobrze sprawdza i na pewno to będę robić, pomimo tego, że co jakiś czas powinnam przejść przez pasiekę i sprawdzić, czy po cieplejszym dniu, kiedy przyszło bardzo zimne ochłodzenie, pszczoły nie przeszły mi i nie opuściły izolatora. Więc póki siedzą na izolatorze, to jest dobrze. Ale właśnie taki języczek ułożony gdzieś z boku może doprowadzić do tego, że jak będzie troszeczkę zimniej, to te pszczoły z tego języczka nie ścieśnią mi się w kłębie i nie wrócą do kłębu, po prostu braknie im tam jedzenia, bo na tym języczku nie ma jedzenia. Nie wiem, czemu tak budują. W tamtym roku miałam chyba w czterech, czy nie pamiętam dokładnie w ilu rodzinach, w kilku rodzinach miałam tak, że co było jakieś cieplejsze obloty śródzimowe, chras wiszą na języczku. Ja je przestawiam, zrywam ten języczek, za chwilę patrzę, no i znowu mi przesunął się kłąb. Miałam środkowe ułożenie gniazda. Wtedy właśnie wszystkie gniazda miałam ułożone środkiem, dlatego w tym roku mam do boku wszystkie ule przestawione, nie daję centralnie na środku. Tylko dlatego, że właśnie jak będą mi kombinować, to żeby im wsadzić zatworomatę i sobie myślę, tak macie, siedźcie, jak taki jesteście. Więc tyle w temacie, kochani. Normalnie muszę iść zagrzać rękę. Nie wzięłam sobie rękawiczek, moja wina. I jeszcze trochę roboty zostało na pasiece. Kupę sprzątania. Powiem wam naprawdę kupę sprzątania, ale jest innych prac jeszcze do wykonania bardzo dużo i mam nadzieję, że to wszystko zrobię. Zapomniałam sobie płytek wziąć, wiecie, chciałam sobie na dzięcioła powiesić, bo to już jest ten czas, kiedy płytki CD bardzo dobrze u mnie się sprawdzają i znowu ich zapomniałam tutaj przywieźć. Więc podjadę i może następnym razem tutaj już zawieszę, ewentualnie bardzo szybko zawieszę, kiedy dzięcioł przejdzie przez pasiekę, powiem wam od razu, w tym samym dniu się wiesza wtedy takie płytki. To jest taka szybka praca i wtedy tak bardzo ci się chce przyjechać drugi raz na pasiekę, że nawet nie wiecie, jakie to jest motywujące. Szczególnie, że zobaczycie tak 5-6 uli na przykład załatwionych z dziurą i sobie myślicie tak, kurczę, wystarczyło coś zrobić, no może akurat by wtedy nie przyleciał. No, mi się też to zdarza. I tutaj na tą pasiekę już jadę chyba półtora miesiąca, powiem szczerze, z tymi płytkami i nadal płytek nie przywiozłam. Moja wina. Jak przyjdę i powiem wam, że dzięcioł był, to pamiętajcie, że to nie będzie wina dzięcioła, tylko moja. Więc ja na dzięcioła winy zrzucać nie będę, tylko na swoje lenistwo. I tutaj muszę powiedzieć, że nie chce mi się jechać specjalnie, a mam nadzieję, że sobie schowam je do samochodu i następnym razem, jak będę tędy przejeżdżać, to już sobie tutaj podjadę. O ludzie, muszę chwilę posiedzieć i ręce zagrzać. Miłego.